Pewnego razu na bagnach. Cholera. Robale, węże, aligatory. Nienawidzę tego miejsca. Mam tego dość. Nie przejmujcie się, ulżyjcie sobie. Jak może mi być jednocześnie zimno i gorąco? Schizofreniczny metabolizm? Świetnie. Nie ma to jak czerstwy dowcip, żeby rozruszać towarzystwo. Czyj to był właściwie pomysł? Z tego co pamiętam, to ty mówiłeś, że powinniśmy wyjść w plener. Ja to powiedziałem? Witaj w plenerze. Dość żartów. Musimy jeszcze znaleźć bimbrownię. Morty na szpicę. Dlaczego zawsze ja? Szpice? Skąd on zna takie słowo? Za dużo filmów z Johnem Wayne'em. Zwolnijcie. Poczekajcie na mnie. Coś mi mówi, że to nie tutaj. Mówiłem wam, że źle skręciliśmy. Zamknij się. Myślałem, że idziemy dobrze. Myślałeś? Gdyby tak było, to byśmy tu nie wylądowali. Uspokoisz się? Czemu nie mogliśmy ich szukać w dzień? Bo w nocy mamy element zaskoczenia. Zaskoczenia? Musimy ich znaleźć, żeby ich zaskoczyć. Oszalałeś? Chcecie się tłuc? Nie ma sprawy, ale dopiero w domu. Mnie pasuje. Dobra, wracamy. Super. Idziesz? Za sekundkę. Mógłbyś... Co jest? To nie jest zabawne. Co się stało? Morty zniknął. Jak to zniknął? Odlewał się przy tamtym drzewie i nagle zniknął. Na pewno jest gdzieś tutaj. Znajdziemy go. Rozdzielmy się. Morty! 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 Hey guys. Panowie. Chyba nas już nie słyszy. Wracajmy do ciężarówki. Nie zostawimy tu Mortiego. Strzelajcie! Zabieram się stąd. Ja za tobą. Chłopaki, idziecie w złym kierunku. Nieprawda.
O Boże, nie. Pospiesz się. Ale się cieszę, że was widzę. Jesteśmy agentami federalnymi. Nie możecie. Pomóż mi je znaleźć. Boże, nie, błagam. Dziękuję ci. Gdyby nie ty... Skąd się tu wziąłeś? Z bagna. Nie jesteś może bimbrownikiem? Nie ma znaczenia. Ważne, że mnie uratowałeś. Dziękuję. Nazywam się Harry Dugan. Nazywają mnie potworem z bagien. Powrót potwora z bagien.
Przepraszam za spóźnienie. Byłam w tym nowym spa w Malibu. Nawet zaparkować się nie dało. Chcecie pić? Jakiś dziwak w kostiumie ze Star Treka powiedział mi, że żaden z moich związków się nie uda, dopóki nie rozwiąże swoich problemów z ojczymem. O co tu chodzi? Jakiś spisek? To czwarty terapeuta, który mi to powiedział w przeciągu 4 lat. Oczywiście, gdyby wiedzieli, z kim rozmawiam, to dopiero by się zaczęło. Czemu faceci nie mogą być jak rośliny? Można pogłaskać kwiat i nic to nie znaczy. Macie rację. Zrobię to. Nie będę nawet dzwonić, tylko pójdę tam i z nim porozmawiam. Dlaczego ma utrudniać mi życie? Nie pomógł mojej matce. Nawet nie załatwił jej pogrzebu. A jeśli załatwił, to mnie nie zaprosił. Idę rozwiązać swoje problemy. Wiem, że nie wiesz, o czym mówię, ale muszę coś załatwić i nie wegetować w tym sklepie. Przepraszam cię. Nawet nie próbuj mnie namawiać. Zostawiam cię z moimi przyjaciółmi. Podlewaj ich, rozmawiaj z nimi i poczytaj im, zwłaszcza o sporcie. Naprawdę kibicują Lakersom. I nie wyłączaj telewizora. Uwielbiają tego kolesia, TJ, jak mu tam. Pa, kochanieńkie. Doktor Arcane? Wzywamy doktora Arcane. Zamknij się. Dwóch pacjentów dochodzi do siebie po operacji. Doktor Rochelle wiąże z nimi pewne nadzieje. Co do innych, co z nimi? Proszę samemu zobaczyć. Inżynieria genetyczna to strzał w dziesiątkę. Jesteśmy już blisko właściwej kombinacji DNA. Czuję tutaj nieskończone zdanie. Dokończ je. Część z odrzuconych okazów zmutowała dość poważnie. Zdaję sobie sprawę z błędów. Tych tutaj i tych, które uciekły na bagna. Interesują mnie wyniki. Jak Rochelle radzi sobie z nowymi okazami? Tędy. I jak? Obawiam się, że serum znowu podziałało odwrotnie. Być może środek usypiający jakoś zareagował z krwią. Doktorze, zajmuje się tym pan od miesięcy. Jak na razie nie zobaczyliśmy nic poza zoo pełnym zniekształconych potworności i cmentarzem pełnym trupów zamiast formuły odmładzającej. Ale jesteśmy coraz bliżej. Jak blisko? Bardzo. Czyż nie, doktorze? Tak, bardzo blisko. A to co? Kolejne rozczarowanie. Próbowałem mutacji z genami gatunku Pylus usus. Słucham? Karaluch. Mamy tu już dość robactwa. Zniszczcie to, zanim zacznie się rozmnażać. Jeszcze jedno takie popołudnie i wracasz do Betty Ford. Ale klinika nie jest nam już potrzebna. Nie do kliniki. Ciebie zamieni w Betty Ford. Bardzo zabawne.
To właściwie cała historia, doktorze. Koleś wyskoczył z bagna i poleciał w stronę restauracji. Prawie przestraszył na śmierć starego Jaspera. Kojarzy go pan? Jest tam kucharzem. Niestety, nigdy tam nie byłem. Omija pana świetna szama, ale odchodzę od tematu. Ten koleś, Dogan, zaczął coś bełkotać, że był na pańskim terenie i wpadł na jakiegoś potwora, pijawkę. Mówił, że zabił na miejscu jego dwóch kumpli. Na miejscu. Tak przynajmniej powiedział. Mówił też, że jego uratował przed śmiercią jakiś wielki, zielony koleś z Marsa. Z Marsa? Taka planeta, kojarzy pan. Co pan nie powie? Dziękuję, skarbie. Urządził pan tu sobie prawdziwą posiadłość Playboya. Pani doktor jest wysokiej klasy naukowcem. Jest jednym z niewielu na świecie specjalistów od budowy ludzkiego genomu. W ramach pracy domowej może się pobawić moimi genami, kiedy tylko zechce. Jak pięknie. Jak to się nazywa? Malibu Classic. Mój kuzyn Bimo dopiero co odbudował karburator. Jest kaznodzieją w tych okolicach. Gdzie my właściwie jesteśmy? Na pewno jedziemy w dobrym kierunku? Mamy tylko dwa do wyboru. Przed siebie albo z powrotem. A przecież nie zawrócimy. Czyli jedziemy w dobrą stronę. Logiczne, prawda? Czy znaleźliście na nim jakieś ślady błota z bagna? Cały był utytłany. Powiem panu, co się stało. Ci ludzie musieli się zgubić, powpadali do bagna i zginęli. Wszyscy poza tym jednym. To ma sens. Muszę panu podziękować. Oszczędził mi pan kilka tysięcy godzin śledztwa. Oczywiście nadal muszę przeszukać pański teren. Chyba pan rozumie. Oczywiście. Pan Gunn pana oprowadzi. Jakby pan nie miał nic przeciwko, wolałbym jedną z tych ładnych dziewczyn. Zgadzam się z panem w całości. Ta młoda dama pana oprowadzi. Dzięki, doktorze. Naszym Marsjaninem jest Holland. Żyje i jest na bagnach. To niemożliwe. Moi ludzie przeczesali całe bagno. Zróbcie to jeszcze raz. Pamiętajcie, że nie szukacie człowieka, tylko rośliny. Może ożenił się z awokadą i przeniósł się do Kalifornii. Sprawdź to. Czy może pan sprawdzić adres, który panu dałam? To dobry adres. Posiadłość Arcana. Arcane? Czego taka kobieta jak pani szuka w tym zapomnianym przez Boga miejscu? Doktor Arcane jest moim ojczymem. Czym on się właściwie zajmuje? Trochę wszystkim. Nie wątpię. Słyszała pani o Frankensteinie? Na takie zadupie za 30 dolców? Przepraszam, doktorze. Przed bramą stoi taksówka z kobietą, która twierdzi, że jest pańską pasierbicą. Mój Boże, Abigail. Wygląda jak własna matka. Dokładnie jak matka. Właśnie wpadłem na pomysł. Jeśli Abigail ma taki sam kod genetyczny jak jej matka, to może być żyła złota. Rzeczywiście. Pobierzcie jej krew. Jak mamy to zrobić? Znajdziesz sposób. Lano, masz dopilnować, żeby zajęto się nią najlepiej jak się da. Jest naszą najważniejszą zdobyczą. Chodźmy ją przywitać. Warto będzie na to popatrzeć. Co za wspaniała niespodzianka. Cudownie wyglądasz. Co u ciebie? Wspaniale. Ładny dom. Idealny przykład przedwojennej architektury, nieprawdaż? Chodźmy, ktoś weźmie twoje bagaże. Poznaj doktor Lana Durrell, moją prawą rękę. A to doktor Rochelle. And this is Dr. Rochelle. Miło mi.
Geniusz dokonuje cudów w genetyce. Razem z pani ojczymem chcemy odwrócić proces starzenia. Kompletnie odwrócić. Posłuchaj, to twój dom. Chciałbym, żebyś się rozgościła i urządziła. Wieczorem zjemy obiad. Lana zaprowadzi cię do pokoju. Chodźmy, kochanie. Wygląda świetnie. Twój pokój jest na górze. To piękny dom, jak wszystko, co należy do ojczyma. Twój ojczym ma wyjątkowy smak. Mnie wydaje się dziwakiem. Doktor Arcane to wielki człowiek, geniusz. Czasami trzeba spełniać zachcianki geniuszy. To twoja praca tutaj? Moja praca to pomoc twojemu ojczymowi. Jest bardzo wymagającym człowiekiem, o czym zapewne się przekonasz. Dlaczego wydaje mi się, że ci się to podoba? Nasz związek jest wyjątkowy. Założę się. Jesteś nieuprzejma. Wpadasz tutaj, przerywając ważne prace. Ważne? Pracujemy tutaj nad wielkim projektem dobroczynnym. Różnie można nazywać mojego ojczyma, ale nie dobroczyńcą. Nie znasz go tak dobrze jak ja. Zostaniesz na długo? A co cię to obchodzi? Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, idź do doktora. Jasne. Bardzo tu ładnie. Coś nie tak? Wszystko w porządku. Cieszę się. Bardzo podoba mi się to, co widzę, a to, czego nie widzę, podoba mi się jeszcze bardziej. Nie masz chyba objawów. Może zmiana tekstury. Znajdziemy sposób na odgładzanie. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Wytrzymaj, kochanie. Ja, wpuść mnie. Leję jak z cebra. Nie wpuścisz mnie? Otwórz drzwi. Chyba trochę pada. Oczywiście, że pada. Otwórz drzwi. Podaj hasło. Jakie hasło? Nigdy nie było żadnego hasła. Teraz już jest. Chcesz hasło? Ja ci dam hasło. Już się boję. Masz za swoje. Wchodzę. I to jest hasło. Pomocy! Ty, dupku, trochę zmokłeś. Wielka mi rzecz. Sam mówiłeś, że to nie ma znaczenia. Bo nie ma. Starzy wyszli? 10 minut temu. Kiedy wrócą? To noc bingo. Zniknęli na kilka godzin. Masz je? Czy mam? To pokaż. Wyluzuj, bracie. Co chcesz do picia? Nic jeszcze. Masz coś ostrego?
Pan prosił? 1988, cały rok w obrazkach. Zapraszam. Nie do wiary. Spójrz tylko na nie. Zobacz te w lipcowym, duże i biuściaste. Jedna z ulubionych mojego starego. Jest skorpionem, ma ja strzelcem. Świetnie się dogadamy. Przecież nie posłałbym cię na manowce. Moi rodzice. Co robimy? Chowaj je. Ale gdzie? Gdziekolwiek. Ma ich nie być. Mówiłeś, że grają w bingo. Już idę, mamo. Uspokój się, bo się kapną. Jeszcze chwilka. Nie denerwuj się. Jak uciekniemy? Okno jest zamknięte. Kula do kręgli mojego ojca. Chodź, idę. Pospiesz się, spieszę się. To jakiś zjazd potworów. Lepiej, żeby nie zadrapali samochodu mojej mamy. Agent ubezpieczeniowy chyba się zestra. Ale super ogień. Zamknij się. Załatwili też samochód mojej mamy. Ten zielony jest chyba dobry. Pożar miejscowego kempingu. Świadkowie niepewni wyglądu podpalaczy. Holland. Jest w okolicy. Znajdźcie go i przyprowadźcie tutaj. Załatwione, doktorze. Ubrana w sam raz na kolację. Tak wyszło. Nie sądziłem, że po tych wszystkich latach jeszcze cię zobaczę. Może ta wizyta zbliży nas do siebie.
Przepraszam, doktorze, ale nie udało nam się niczego znaleźć. Nie ma znaczenia. Co się dzieje? Grupa autostopowiczów zaginęła. Chyba się jeszcze nie znacie. To pan Gunn, szef ochrony, i jego asystentka, pani Poinsett. Enchanté. Raczej na warunku. Opowiedz mi o sobie, Abigail. Co robiłaś przez te 10 lat? To zabawne. Chciałam zapytać o to samo. Zapytam otwarcie. Skąd ta niespodziewana wizyta? Sprawy, których nie zamknęłam, zdają się mnie prześladować. Na przykład śmierć mojej matki. Czemu nie było pogrzebu? Chciała zostać skremowana bez ceremonii. Matka mnie kochała. Byłam jej jedynym dzieckiem. Wiem, że chciałaby, żebym tam była. Abigail, bardzo mocno kochałem twoją matkę. Nie poinformowałem cię, gdyż zawsze miałem wrażenie, że nie akceptujesz naszego małżeństwa. Czy możesz o tym wszystkim zapomnieć? Chciałbym, żebyśmy byli przyjaciółmi. Jesteś tam, Lana? Na biurku w sypialni jest małe pudełko. Czy możesz je tutaj przynieść? Chcesz mnie w ten sposób kupić? Kupić? Skąd? To coś bardzo cennego, co chciałbym, żebyś miała. Jest piękny. Należał do twojej matki. Co? Wszystko w porządku? Tak, nawet nie potrzebuję plastra. Wystarczy odrobina świeżego powietrza. Teraz mamy potrzebną próbkę. Wspaniale. Nazywam się Gigi. Wiemy, wiemy. Żywot najemnika. To nie ma sensu. Uzbrojony strażnik na 5 liter. Dureń. Dureń? Nie może być du... Nie. Bagno jest bardzo niebezpieczne w nocy. Podobnie jak jadalnia. Zaryzykuję. Jaka matka, taka córka? Co wiesz o mojej matce? Co chciałabyś wiedzieć? Mamy za nią iść? A jak myślisz? Tylko dyskretnie. Świetny bimberek. Najlepszy w tym miesiącu. Jak chcesz się zabawić? Może skroimy jakiś samochód? Może spalimy jakąś chałupę? To może pojedziemy pod chatę wujka i przejedziemy parę psów? Mam dość przejeżdżania psów, poza tym tam straszy. To na co masz ochotę? Mózg mnie już boli od wymyślania tego wszystkiego. Mam ochotę coś zabić. Zawsze masz na to ochotę. Może ciebie zabiję. Zabiję cię ostatnim tchnieniem. Tak ci jedzie, że pewnie się uda. Dość tego. Czas pojechać do miasta po jakąś kobitkę. Zapomniałem, jak one wyglądają. Ty jeszcze pamiętasz? Nie. Nawet owiec dawno tu nie widziałem. Przepraszam. Kto powiedział, że Boga nie ma? Ale trzepie ten bimber. Wiecie, jak dojść do posiadłości Arcana? Zabawnie mówisz. Skąd jesteś? Z Kalifornii. Nienawidzę Kalifornii. To się przeprowadzę. Ktoś w ogóle wie, że tu jesteś? FBI, Charles Bronson i Chicago Bears. Jesteś naprawdę śliczna. To tylko makijaż. Jest z Kalifornii. Lubię ją, a ja nie. Gotowy? Jak nigdy. Przestańcie. Potknij go. Zrobię z ciebie sałatkę.
Zmywajmy się. Jestem za. Dzięki. Jesteś rośliną, prawda? Nie powinnaś się tutaj kręcić po nocy. Kim? Czym ty jesteś? Jestem Alec Holland. A ty? Abby Arcane. Córka Arcane'a? Pasierbica. Znasz go? Znam. Zabrzmiało jak oskarżenie. Czy nic ci nie zrobili? Przepraszam, czasem zapominam, jak wyglądam. Żartujesz chyba. To prawdziwe? Nie rozumiem. Jak to możliwe? Zrozumiesz, jak opowiem ci o Arcane'ie. Chodź. Przyjechałem tutaj przeprowadzić eksperymenty genetyczne. Wspólnie z siostrą opracowaliśmy środek, który mógł podwoić produkcję żywności na świecie. Arcane ukradł nam receptory, a ja padłem ofiarą wypadku. Płomienie mnie poparzyły, ale chemikalia odbudowały tkankę przy użyciu roślin z bagna. Odnalazłem twojego ojczyma i go zabiłem. Tak mi się przynajmniej wydawało. Arcane to bardzo zły człowiek. Musisz stąd natychmiast wyjechać. Nie mogę. Muszę dowiedzieć się, co się stało z moją matką. Skoro nie dasz się przekonać, zapamiętaj, że zawsze będę blisko. Do zobaczenia, Alec. Znaleziono potwora z bagien nieopodal trzęsawiska. Rozwalcie go na kawałki. Rzucajcie granaty. Poślij na bagna grupę poszukiwawczą. Tak jest. Mają nie wracać bez ciała Holanda. Potrzebujemy tego idioty do eksperymentów. Oczywiście, doktorze. Ale po co się męczyć? Po tym wszystkim niewiele z niego zostało. Wolę być pesymistą. Na wszelki wypadek. Gdzie mnie zabieracie? Nigdzie nie muszę z wami iść. Ruszaj się, zabieraj łapska. Łapy z dala od towaru. To pewnie plac zabaw. Żaden szalony naukowiec nie może się bez niego obejść. Alec Holland może i wygląda jak potwór, ale ma duszę i uczucia człowieka. Nie musisz na niego polować. Spokojnie. Musiałem polować. Pani ojczym był prawie martwy, kiedy odnaleźliśmy go z dr Zurel. Kilka miesięcy trwało doprowadzenie go do zdrowia. Niestety potrzebujemy próbki tkanki Holanda, żeby dokończyć potrzebne nam serum. Bez odpowiednich leków pani ojczym dosłownie się rozpadnie. Już to się stało. Spokojnie, Abigail. Mam tylko jedno pytanie. Do czego była ci potrzebna moja matka? Pracowała z nami. Jej śmierć była wynikiem eksperymentów, które wspólnie przeprowadzaliśmy. Jej genom był idealny, tak jak twój.
Jesteś szalony. Nigdy nie czułem się lepiej. Zajmij się dobrze moją pasierbicą. Co tylko pan rozkaże. Wiesz przecież, że robimy co w naszej mocy. To za mało. Jesteśmy już blisko. Teraz, kiedy mamy twoją córkę, potrzebujemy tylko kilku dni. Obawiam się, że to nie takie proste. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Wydajesz się dobrze bawić, nawet jeśli konsekwencją może być śmierć. Śmiech jest najlepszym lekarstwem. O co chodzi? Nie chciałem przeszkadzać, ale to pilne. Już idę. Załóż to. Wejdźcie. Dobry wieczór. Przepraszam za najście, ale to bardzo ważne. Przepraszam, pani doktor, ale to sprawa prywatna. Nie, jeśli dotyczy naszych badań. I tak chciałaś wziąć kąpiel. Zrób to teraz. Jeśli nie zaczniemy działać w przeciągu 72 godzin, rozpad będzie nieodwracalny. Antygen, który odkryłeś w krwi Abigail, może spowodować reakcję immunologiczną? Tego się obawiam. Chyba, że wyekstrahujemy przeciwciała od kogoś o takiej samej grupie krwi i zmutujemy je w jeden. Dokładnie. Proces będzie na pewno śmiertelny dla dawców, ale niestety w całej ekipie jest ich tylko dwóch. Jeden ze strażników i doktor Zurel. Masz wolną rękę. Coś jeszcze? Czy mógłbym jeszcze poruszyć lżejszy temat? Oczywiście. Czy myślał pan o tej podwyżce, o której rozmawialiśmy? Wygodnie? Ja ciebie też, kochanie. Pewnie czujesz się tutaj jak w domu. Nigdy nie zgadniesz, kto tu był ostatnio. Ty? Naprawdę lubię miastowe dziewczyny. Macie coś w sobie. Jak ci się podoba na wakacjach, mieszczuchu? Czy ja wiem? Tam mam lepsze towarzystwo. Zła odpowiedź. Chyba nie rozumiesz czegoś. Staram się być miły. A, to przepraszam. Chcesz miłej rozmowy? Bardzo proszę. Ale trudno mi się skupić, jak jestem za kratkami. Masz wolną rękę.
Co to jest? Słodziak, prawda? To tylko jeden z eksperymentów Arkana. Może go pogłaszczesz? Myślałem, że masz ochotę na odrobinę zabawy. Zabawa jest zabawna, ale może jednak coś innego. Chcesz zobaczyć coś innego? Pokażę ci coś innego. No dalej. Czas na zabawę w doktora. Nie zgadniesz, jaka jest moja ulubiona operacja. Jaka? Wasektomia. Zabiję cię. Pożałujesz tego. Podobało ci się to? Zadałem ci pytanie. 10 lat treningu na Okinawie. Podobało ci się? Dwudniowe wakacje we wschodnim Los Angeles. Nie uciekaj, przecież dopiero zaczynamy. Szybciej. Weź. Zaparkowałam pod domem. Dzięki. Już wystarczy, panno Arkane. Chyba pójdziemy do pani ojczyma. Oczywiście. Właśnie do niego szłam. Tylko zostawiłam coś w samochodzie. Mogłabym... Nie sądziłam, że się to uda. Kiedy to wszystko się skończy, powinniśmy zostać w kontakcie, bo naprawdę was polubiłam. Naprawdę. Jak się tu dostałeś? Mam swoje sposoby. Chodźmy. Ucieczka stąd nie będzie łatwa. Po co biegać? Mamy samochód. Uwielbiam ruszać z piskiem opon. Uruchomić pole minowe. Nieźle. Piękna i bestia uciekli. Dwa najwspanialsze okazy. O, chyda. Poczekaj. Daj mi nóż. Wygląda na prezent pożegnalny od Hollanda. Rzeczywiście. Czemu nie chciałeś mówić tym gościom o potworach?
Bo tak. Dlaczego? Bo sami go najpierw sfotografujemy. Jak mamy mu zrobić zdjęcie? Pamiętasz, jak twój ojciec kupił aparat, kiedy grałeś śliwkę w przedstawieniu noworocznym? Tylko nie aparat mojego ojca. Dzień dobry. Witaj. Spałam jak niemowlę. Gdzie jesteśmy? U mnie. Przepraszam za bałagan. Czy istnieje pani potwór z bagiem? Jestem kawalerem. Czyli jadasz na mieście. Już dawno się nie śmiałem. Zdaje się, że tak działam na swoich chłopaków. Ja mam być twoim chłopakiem? Czemu nie? Sama powiedziałaś, że jestem rośliną. To w sam raz. Jestem wegetarianką. Proszę, nie. To nie ma prawa się udać. Wiesz, co widzę, jak na ciebie patrzę? Duszę wspaniałego człowieka. Nie mogę ci dać tego, czego potrzebujesz. A chciałbyś? Co możemy zrobić? Zechcesz. Odnaleźliśmy samochód, ale nie ma śladu po potworze ani po pańskiej pasierbicy. Jeśli ich nie znajdziecie, po was też nie zostanie ślad. Nie wracajcie, dopóki ich nie znajdziecie. Tak jest. Czy jestem szaleńcem? Czy po prostu jestem zbyt zaślepiony, żeby dostrzec, że pracuję z idiotami? Tak jest. Wyglądałaby świetnie z płetwami. Właśnie, z płetwami. Mała robótka na boku, doktorze? Zawsze myślę o następnym eksperymencie. Przepracowuje się pan. Doskonałość jest... Czy to jeden ze strażników? Tak. Transfuzja dla doktora Arcana. Zaplanowałem coś specjalnego dla pana Conklina. Mamy nawet specjalną klatkę. Naprawdę?
Przekracza wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy. Opracowałem emulsję hydrochlorową, która dodana do ludzkich tkanek powoduje natychmiastową supermutację. Czy nie ryzykuje pan przekrwienia układu? Co w tym złego? Pokażę pani. Zauważyła pani na górze dodane przeze mnie... Co pani robi? To bolało. Omi, musimy się zatrzymać. Muszę się zatrzymać. Nie jesteś chyba znowu głodny. 5 minut, tylko tyle. Ostatnie 5 minut zmieniło się w pół godziny. Musimy iść. Idziemy cały dzień. Nie zarobimy $10,000 siedząc i się obżerając. Skąd wiesz, że ktoś zapłaci 10 kawałków za głupie zdjęcie? 2 razy tyle zapłacili za zdjęcia wielkiej stopy. Ale wielka stopa jest sławny. Po prostu chodź. A mógłbym być w domu przed telewizorem. Kiedyś była tu wielka plantacja z setkami niewolników. Ponoć ich duchy nadal tu krążą. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tu był nieszczęśliwy. Bardzo długo sądziłem, że ja nie będę tu szczęśliwy. Daj mi jednego cukierka, zanim wszystkie wciągniesz. Nie ma cukierków. Twinkies? Nie ma. Snowballs? Nie ma. Ding dongs? Przykro mi. Szarlotka? Zostało nam coś? Dwa jabłka. Jabłka? To aparat mojego ojca, głupku. A co z kulą do okręgli mojego ojca? To co innego. A niby czemu? Nie wiem. Po prostu. Co to było? Nie wiem. Ja też nie. Jak myślisz, co to? Nie wiem. Ja też nie. Lepiej to sprawdź. Ja robię zdjęcia, ty sprawdź. Nie sprawdzę. Tchórz cię obleciał? Sprawdź, sprawdź. No dalej. To bezpieczne? Ciągle się boisz. Idziesz? A jeśli ktoś mnie porwie? Nikt cię nie chce. Teraz idź. Moja matka chce. Idź. Ty, głupku, nikogo tu... Nie ma. Od balu maturalnego nie dostałem kwiatów. To chyba jakieś dzieci. Poczekaj tu. Puszczaj mnie. Całkiem niezłe jabłko. Masz coś jeszcze? To dobry aparat i drogi. Możesz go sobie wziąć. Nieprawda, należy do mojego ojca. Now,
należał do twojego ojca. Teraz jest mój. Czyli teraz nas puścisz? Nie. Tak. Bierz aparat. Super, skopię im tyłki. Chodź. To chyba twoje. Możemy zrobić ci zdjęcie, wielkoludzie? Na zajęcia z biologii. Ale tylko jeśli twój kolega stanie obok mnie. Nie ma sprawy. Ja? Jasne, że ty. Idź. 10 000. Uśmiech, proszę. Zdejmij zaślepkę. Dlatego było tak ciemno. Alec? Alec? Hej, zielony, gdzie lecisz? To moje 10 000 dolarów. Wracaj tutaj. Powinniśmy spodziewać się towarzystwa. Przyjmiemy ich z otwartymi ramionami. Dokładnie. Chyba wiele się dzisiaj wydarzyło. To nie była moja wina. Czujniki są rozstawione na całej posesji. Dowiemy się o wszystkim, co tutaj wejdzie. Dobrze. Odnaleźliście już doktora Rochelle? Zdaniem ochrony nadal jest na terenie, ale nikt go nie widział. Potrzebujemy go do przeprowadzenia operacji. Nie martw się, poradzę sobie bez niego. Oczywiście, to prawda. Zacznij przygotowania, zaraz do ciebie dołączę. Odnajdźcie Rochella. Zrozumiałem. Tu go nie znajdziemy. Skorzystajmy z kamer. Jak się używa tych wynalazków? Twoją ignorancję przerasta tylko twoja niekompetencja. Dziękuję. Zawsze mi się wydawało, że mnie lubisz. To nieprawda, pogardzam tobą. Jak możesz? Staram się być miłym facetem, chyba że właśnie kogoś załatwiam. Ponoć jesteś szefem ochrony. No i? Cudownie. Podsumujmy. Gdzie jest potwór? Nie wiem. Gdzie jest pasierbica Arcana? Znowu zginęła? Gdzie jest doktor Rochelle? Nie wiem. Gdzie? O to mi właśnie chodziło. Pomóż mi. Nie mogę. Nic nie mogę zrobić. Nie uda ci się uciec. On zabił moją matkę? Nie, Rochelle to zrobił. To była pomyłka. Twoja matka miała dostarczyć materiał genetyczny potrzebny twojemu ojczymowi, żeby oszukać śmierć. Aż tak jej nienawidził? Wręcz przeciwnie. Wielbił ją. Tak bardzo, że przez pamięć o niej nie mogłam się do niego zbliżyć. Alec tu po mnie nie przyjdzie. Znając go, wręcz przeciwnie. Całkiem dobrze się dogadaliście.
Niedługo będziecie bardzo blisko. Pozwolisz, że wyjaśnię. Geny, twoje i jego, połączone. Najstarsze marzenie ludzkości urzeczywistnione. Nieśmiertelność? Jesteś chory. Sprzedałeś duszę diabłu? Powiedzmy, że ma prawo pierwokupu. Poczekaj chwilę. Moi ludzie już ich szukają. Do rana ich znajdą i skończę z tą sprawą. Nie, Gun, to ty się skończysz. Do jutra będę miała twoją robotę. Nic z tego. Jedyne, co ci zostanie, to blizna. Odtąd dotąd. Nie boję się ciebie. Robotę kolesia, który mi to zrobił, też przejęłam. Paskudna blizna. Ale to nic w porównaniu z tym. Granat 1983, ogień sojuszniczy. To skaleczenie. Falklandy 82, szrapnel. Nicaragua, ferie wiosenne 86. Bejrut, wakacje 87. Cindy 67, lato miłości. Koncert Motley Crue 88. To mnie nawet bierze. Przepraszam. Czy tu nikt nie puka? Lana, włóż próbkę Holanda do podajnika. Holland się zbliża. Zatrzymaj go. Użyj tego. To odpady z projektu pomarańczowego. Proszę o wybaczenie, ale to dla słabe uszy. Mam własne zabawki. Pomyśl o tym, co robisz. Myślę. Niedługo doznasz wyjątkowego uczucia. Staniesz się częścią czegoś, co da nowe życie. Tobie. Ale w imię większego dobra. Masz ognia? To zbyt proste. Dobrze. Moc. Zwiększ dawkę. Jakie to piękne. Dawka większa o 2 cm sześcienne. Temperatura stabilna. Cierpliwości. Teraz cię mam, panie ziemniak. I like you.
cudowne. Naprawdę cudowne. Niesamowita poprawa. Czuję się, jakbym miał 25 lat. Co to jest? Trzy, 11, 4, 59. Podmieniłaś fiolki. Nie jestem zły. Nie chcę się zemścić. Twoje życie, życie Abby, moje, nie są istotne. Nasza praca jest istotna. A ty ją zdradziłaś. Lana, you betrayed it. Lana. Śmiech jest najlepszy, czyż nie? Bóg mi wybaczy. To jego praca. Uwaga! Dezintegrator jest przeładowany. Samozniszczenie za 3 minuty. Dwie minuty do samozniszczenia. Co nowego, zielony wielkoludzie? Czas na sałatkę warzywną. Szkoda, szpinakoludzie. Nigdy nie poznasz jej tak jak ja i chłopcy tutaj. O kurczę, stary. Minuta do samozniszczenia. Trzydzieści sekund do samozniszczenia. Thank you.
Ożywiłeś mnie, prawda? Nie mogłem cię stracić. Jak się czujesz? Jak nowo narodzona. Zrobione. Uciekajmy stąd. Jeszcze jedno. Całują się przecież. Poza tym fotolab otwierają za 10 minut. Kupię sobie korwetę. A ja? Kupisz sobie własną. Idziemy. Mogą wystąpić powikłania. Na przykład jakie? Jeszcze nie wiem. Więc będziemy musieli odkryć je razem. Chyba, że jesteś przywiązany do swojego wolnego stanu. Niespecjalnie. Znaczy, że zapomniałeś o filmie do aparatu. Ty robiłeś zdjęcia, ale to twój aparat. Kto powiedział, że to ja miałem kupić film? Ja. Nieprawda. Prawda. Pewnie miałeś cukierka w uchu albo coś. Zamknij się. Ty się zamknij. Wiesz, o co się prosisz? To będą dwa strzały. Pierwszym obrywasz, a na drugi lądujesz na ziemi. Dawaj. Nie obchodzi mnie to, bo nigdy tak naprawdę nie byłeś moim kumplem. Wersja polska Master Groove Studio. Tekst Łukasz Omasta. Czytał Marcin Sołtyk.